nastąpi odczytanie protokołu i rozdanie nagród. Kategoria Panów Wielkanocnych. Grupa wiekowa 5-8. Pierwsza nagroda Łukasz Tilner, Szkoła Podstawowa Nowogródek. Poprosimy. Proszę Państwa, nagród mamy bardzo dużo. Będę starała się w miarę szybko czytać. Druga nagroda Maciej Gębka, Szkoła Podstawowa Golenice. Trzecia nagroda Bartosz Nowicki. Z Golenic nie ma, odeślemy. Proszę Państwa, Bartosz Nowicki, tak jest. I teraz proszę Państwa wyróżnienia. Alicja Burdziuk, Joanna Kowal, Szkoła Podstawowa Golenice. Z Golenic nie mamy nikogo. Wyróżnienie za dowcip. Robert Wolak, Przedszkole Karsko. Poprosimy kogoś z przedszkola lub pana dyrektora. Następnie Natalia Sumera i Marta Broda, placówka wielofunkcyjna z Dębna. Mamy kogoś z Dębna? Mamy. I proszę Państwa, grupa wiekowa 9-12 lat. Pierwsza nagroda. Magdalena Rutkowska, Szkoła Podstawowa nr 3 Myśliwórz. Za szybko, tak, ja za szybko. Chciałam przyspieszyć. Nie da rady niestety. Grupa wiekowa 9-12. Magdalena Rutkowska, Szkoła Podstawowa nr 3 Myśliwórz. Mamy kogoś z trójki? Nie ma. Druga nagroda. Sikora Karolina i Renata Lasota, Szkoła Podstawowa nr 2 Myśliwórz. Też nie ma. Trzecie miejsce. Martyna Jaszkowiec, Jagoda Michalak, Szkoła Podstawowa nr 2 Myśliwórz. O, mama w zastępstwie. Wyróżnienia. Martyna Rampała. Wyróżnienia. Martyna Rampała, Szkoła Podstawowa nr 2 Myśliwórz. Nie ma. Kacper Grabowski i Jakub Przybylski, też szkoła nr 2 Myśliwórz. Weronika Pakiet. Jolanta Siebielec, też nr 2 Myśliwórz. Patrycja Ryszka, Szkoła Podstawowa nr 4 Barlinek. Barlinek widziałam, myślę, że ktoś tutaj podejdzie do nas, tak? Prosimy bardzo. Sara Sumera, placówka wielofunkcyjna Dębno. Prosimy Dębno. Bo również ex aequo Bartłomiej Weziński, Technikum Gastronomiczne Myśliwórz. Drugie miejsce Natalia Tokaszewska i Anna Puli, Zespół Szkół Dębno. Nie mamy nikogo, tak? Trzecie miejsce Julia Żłobicka, Smolnica. Smolnica jest? Tak, prosimy Smolnicę. Wyróżnienia. Maciej Chrzanowski, Szkoła Podstawowa nr 3 Myśliwórz. Nie ma. Kinga Sabat, Smolnica, zespół szkół. Smolnica, prosimy. Smolnica się nie oddala. Smolnica się nie oddala, tylko stoi. Podejrzewam. No, zawsze tak tutaj przy nas stała prawie do końca. Justyna Ryśkiewicz, placówka wielofunkcyjna Dębno, za oryginalność. Natalia Steblewska, Gimnazjum Publiczne Myśliwórz, za dowcip, palma na wesoło. I grupa wiekowa powyżej 18 lat. Pierwsze miejsce Henryka Ciepłowska i Elżbieta Niesułowska, Dom Pomocy Społecznej Myśliwórz. Prosimy i brawami tutaj panie, bo panie co roku nam też są. Pierwsze miejsce.
Drugie miejsce Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Nowogródek Pomorskich. Trzecie miejsce. Poprosimy drugie miejsce i Nowogródek prosimy. Trzecie miejsce Towarzystwo Przyjaciół Karska i Okolic. Prosimy przedstawiciela. Zamykamy. Będą gotować? I wyróżnienie. Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic. Prosimy dziedzicę. Anna Urbanowska, Giżyn. Prosimy Giżyn. A pani Marcin, nie, 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 jeden z konkursów był konkurs na palmę. Chyba chodzi o jak największą palmę. Pani Anna Urbanowska. Pani tak, Anno, tak. Która to pani palma, którą pani zrobiła na konkurs? Chyba tą. To chyba ta jest, tak? Niech pani powie, jak długo trzeba robić taką palmę? Trzeba. A jak długo? Ile pani robiła ją? Tydzień, dwa dni? Nie, może do 3 dni tak potrafi. Tak. A jakich elementów pani tutaj użyła? Co się składa na tą palmę? Co tam trzeba było, jakie tak, składniki? Robiło się z papieru takiego i maczało się w łask te kwiaty, tak, że oni na deszcz mogą pójść, wszystko to im nie szkodzi. Ale to najpierw trzeba było te kwiatki przygotować, tak, prawda? Tak, kwiatki, to już trochę czasu trzeba. W to, tak. No widzę, tutaj bazie są. No, jak raz zakwitły. Zakwitły, bo już tego prędził. Niech mi pani powie, czy kiedyś pani robiła już takie palmy? Robiła. W 1938 roku jeszcze było. U nas to było. A skąd pani pochodzi? Ja pochodzę z Ternopol, Lwów, Czorków, Borszczów. To tam palmy były bardzo wysokie. Tak, tam byli. A jak najwyższą palmę pani zrobiła? Pamięta różne pani? Byli. I 5 metrów, i 6, różne. Nie byli. Załamały się? Nie. Byli na takim kiju, żeby odpowiednik... się nie załamali. No właśnie. Pewnie to angażowały panie wtedy, tak, również i mężczyzny, żeby odpowiednie kije, tak, wybierać. Tak, był, tak. I pewnie, że tak, aby tego, bo to jest ciężkie. Jak się uważa na takiego kija, to ono ciężkie jest. A czym się różnią te palmy wtedy, z 1938 roku i od tych palm, które teraz pani robi? Ja wiem, teraz tak samo, bo tak jak u nas robili, tak my zrobili. Ale jak się było młodym, to wtedy większą palmę się robiło. No mówię, że większą, po 6 metrów, po 5, różnie, po więcej. I to samemu się robi, czy ktoś jeszcze pomaga? Nie, samemu i ktoś pomaga, jak chce. U nas to samemu się zawsze robiło. A teraz kto pani pomaga? Teraz nikt, teraz ja siedziała i robiłam. Ani wnuki nie pomagają, ani nie, dzieci? Nie. To co, zaniknie już ten zwyczaj? Ja nie mam, tylko dwóch synów mam. Jeden w Moskwie, a jeden tu gdzie ziemi. A w przyszłym roku, na 10 już, jubileuszowy konkurs palm. Przyjedzie pani tutaj do Nowogródka. Przyjadę. Zapraszamy serdecznie. Przyjadę. Do zobaczenia za rok. Tylko żebym była zdrowa i bym była. Bo ja życzymy tego pani z całego serca. Ja już do 90. Oj, to piękny wiek. 21 rocznik i 20 czerwca. Dziękuję serdecznie. Pani Anna Urbanowska. Tak. A w domu to Anna Twardowska. W domu.